ciebie mówię. Łączysz się z siecią, co? Cóż, na twoim miejscu bym tego nie robił. Korporacje mówią, że nowa sieć jest dobrze zabezpieczona. Powtarzają, że nauczyli się na błędach. Z tych ich przeszklonych gabinetów wygląda to na pewno zajebiście. Ale nie daj się zwieść. Internet to po prostu zgniła łajpa. Pociągnięta świeżą farbą. Gówno z kokardką w ozdobnym opakowaniu. Demony, które wypuściliśmy do sieci, wciąż tam egzystują. Zabójcze wirusy, sztuczne inteligencje, których jedynym celem jest sianie chaosu. Netranerzy, którzy wpadli w zawiłe objęcia sieci i w jej czeluściach postradali zmysły. Czy słyszeliście o więzieniu dusz, o Alt Cunningham i o Soul Killerze? Nie? No to zapnijcie pasy, bo to co teraz? Netwatch nigdy nie śpi. NCPD dostało wezwanie do cyberpsychopaty i chyba nawet wysłali patrol. Od paru godzin nie ma kontaktu z tą jednostką, więc policjanci albo zwiali, albo... Możesz to dla mnie sprawdzić? Będę bardzo wdzięczna.
Ciekawe.
tylko śmierć! Tracimy ludzi! Jasne. Możesz, ja pierdolę. W porządku. Krąg dziesiąty. Przed oczami przodków. Co tu się odwala? Mam złe przeczucia. Rozejrzyjmy się. Ouch.
ale syf. Mamy towarzystwo. Ej, ty tam! Zabij mnie do Reapera! Zapłacę! Zależy. Co ci jest? Serio? Będziesz mi teraz zakładać kartę, Zięta! Chcę mieć pewność, że to nie cyberpsychoza. Nie! To jest zwykła... Zwykła awaria wszczepu. Zadowolony? Pomożesz mi? Okej, niech będzie. No to co tak sterczysz? A mówili, że satysfakcja gwarantowana. Niech zgadnę. Mr. Stat, seria XCV-19. Tak? Skąd wiedziałeś? Znam się trochę na wszczepach. Także ty wlewy. To była wadliwa seria. Producent wycofał je z rynku i sprzedał na czarno. Hej, słuchaj. W ogóle dzięki, że się ze mnie nie śmiejesz, doceniam. No, powiem ci, nie jest łatwo. Jak pech, to pech. Jedź! Spokojnie. Zaraz przejdą. Spokojnie!
Spokojnie, ja tu mam pożar w gaciach, to kurwy lecy! Spokojnie, robię co mogę. To samo powiedział o mojej dziewczynie, ale jej ta odpowiedź nie zadowoliła. Już ja pierdolę, kurwa! Musisz się tak drzeć. Wiesz, jaki to jest ból? Jakbyś się nie bał z elektryczną temperówką! Cierp z godnością. Podobno ból uszlachetnia. Bardzo kurwa zabawne! Okej, jesteśmy na... Zapłacę jak będzie po wszystkim! Czekaj na telefon! Ale... Oh,
No dalej, kochana. Claire? Pod samochodem. Spieszy ci się dochodź? Wylaj, kurwo! Cześć, Claire. Niezłe cacko. Widzę, że znasz się na rzeczy. To bestia. Moja duma. Jak masz ochotę, to w lodówce jest piwko. Dzięki. To o co chodzi? Potrzebuję kierowcy. Pomyślałam, że się nadasz. Kierowcy? A jaka jest twoja rola? Będziesz moim pilotem? Niezupełnie. W wyścigu jedzie kierowca i strzelec. Tak dobrze strzelasz, czy tak słabo prowadzisz? Lubię grzebać w silnikach. Jestem w tym niezła. Ale rajdowiec ze mnie żaden. Dasz sobie radę za kółkiem, nie? Ale to nie będzie twój pierwszy raz. Bez obaw. Wyjeździłam już kilka okrążeń. A twój poprzedni kierowca? Wypisał się? Zginął rok temu. W wyścigu. Przykro mi. Będę twoim kierowcą, Claire. 4 wyścigi. Zaczynamy w City Center. Następne odbywają się na Badlandach, w Santo Domingo i finał w Watson. A jak jest z nagrodą? Płacą za pierwsze miejsce, jakby co, dzielimy się porówno. Brzmi fair? Dla mnie bomba. To kiedy zaczynamy? Żeby się dostać do finału, musimy przejść eliminację. To znaczy? Trzeba się zmieścić na podium w co najmniej 2 rajdach. Spotkamy się w centrum. Wyślę ci namiary, gdzie konkretnie. Nasłuchuj warkotu tuningowanych potworów. Do zobaczenia.
słuchaj, taka sprawa. Robotę mam. Zainteresowany? Słucham. Widzisz, wpadłem na ciekawe ogłoszenie w sieci. Niech zgadnę. Pigułki na potencję? Mr. Stad w okazyjnej cenie? Jestem poważnym człowiekiem, Vi. I zajmuję się poważnymi sprawami. Ktoś sprzedaje księgę zaklęć. Jeszcze sprzed upadku pierwszej sieci. Trochę się na tym znasz, prawda? No, więc wiesz, ile takie programy mogą być warte. Chcę, żebym wykradł tę księgę. Niekoniecznie. Wystarczy, że ją kupisz, zwrócę ci pieniądze. I dorzucę drugie tyle. Mam za ciebie robić zakupy? Co, może jeszcze wyskoczyć po zgrzewkę Nicoli? Dobra, pomyśl, Vi. Kto chce się rozstać ze skarbem? Kto tak robi? Desperaci, Vi. A desperaci mają taką niemiłą cechę, że są nieprzewidywalni. Jedno niewłaściwe słowo i sięgają po broń. Dlatego to ty pójdziesz na spotkanie ze sprzedawcą. Z Giverą za paskiem. Okej, zrobię to. Zuch, chłopak. Prześlę ci zaraz namiary na sprzedawcę. Powodzenia.